Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem wygłosić oświadczenie poselskie na okoliczność dezawuowania w środkach masowego przekazu Armii Krajowej na przykładzie wyemitowanego w Niemczech filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Ten film w Niemczech oglądało ponad 20 milionów osób. W tym filmie Armia Krajowa, Armia Polskiego Państwa Podziemnego, niezwykle zasłużona dla szerzenia idei niepodległości Polski, Polaków, przedstawiona została jednoznacznie jako antysemicka zgraja przestępców. Reżyser filmu w tym przekazie filmowym i komentarzach utrzymuje, że polscy żołnierze w swych działaniach kierowali się antysemityzmem, nacjonalizmem, okrucieństwem. Prawda jest tymczasem taka, że 400-tysięczna Armia Krajowa miała w swych założeniach ideowych niesienie pomocy Żydom. Eliminowanie osób donoszących na Żydów do Niemców. Uwalnianie Żydów z obozów zagłady. Ten i wiele innych nierzetelnych przekazów filmowych, niestety także i polskich przekazów, chociażby film Obława, przekazów książkowych, jak pseudohistoryczne narracje Tomasza Grossa, ma na celu zaciemnienie prawdziwych powodów wybuchu II wojny światowej, usprawiedliwienia Niemców za mordowanie Polaków i Żydów w założonych przez Niemców obozach śmierci. Niniejszym oświadczeniem apeluję do osób odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, o zdecydowane przeciwstawienie się takim krzywdzącym Polskę i Armię Krajową przekazów. Armia Krajowa to chlubna karta dziejów maltretowanego przez Niemców i Sowietów narodu polskiego. Brońmy tej prawdy, zanim fałszerze historii, pseudoartyści, pseudohistoryczy obarczą Polskę za wybuch II wojny światowej. Dziękuję bardzo.